To są mistrzostwa Dolnego Śląska, ważne zawody, bo zawsze mistrzowskie zawody są jedyne w roku dla tych grup wiekowych. Startujemy w 4 kategoriach wiekowych. Zgłosiło się ponad 400 zawodników i zawodniczek, także poziom myślę, że będzie dość wysoki. Jak zwykle czujemy się tu w Łagiewnikach bardzo dobrze. Tradycyjnie już po raz któryś startujemy tu w zawodach. Mam nadzieję, że w przyszłych latach będzie to również aktualne. Świetne wydarzenie. Już po raz kolejny witamy zawodniczki i zawodników na Mistrzostwach Dolnego Śląska. Tutaj właśnie w Szkole Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Łagiewnikach. Cieszę się, że tyle zawodniczek i zawodników uczestniczy co roku. Właściwie ta liczba się coraz mocniej zwiększa i coraz więcej zawodników i jak i kibiców, rodziców przyjeżdża z tymi zawodnikami. Prestiż tej imprezy jest coraz większy. Judo ma głęboką tradycję w naszej gminie. Wcześniej były zawody imieniem Zamęckiego w Oleśnej. Kiedy powstała już ta piękna świetlica, piękna sala, w której się teraz znajdujemy, te zawody przenieśliśmy tutaj właśnie do Łagiewnik, do tej sali. Brat mój Henryk też trenował judo razem ze mną. Jestem troszeczkę starszy. Jego synowie trenowali, mój syn trenował, mojego brata Tadeusza trenował, teraz są trenerami, nie wszyscy oczywiście, ale też kontynuują jakby szkolenie dzieci i młodzieży. To są świetne warunki do rozgrywania wszelkich zawodów i judo również, jak widać, ta duża hala mieści dużo mat, więc te zawody mogą być przeprowadzane sprawnie i w miarę szybko przy tak dużej ilości zawodników. Tradycje są od wielu, wielu lat, jeszcze w świętej pamięci Tadeusz Zamęcki wybudował salę judo przy Szkole Podstawowej numer w Oleśnej. No i to funkcjonuje do dzisiaj. Walki będą zacięte, ale wierzę to, że wszyscy mimo indywidualnego wyniku wrócą do domu zdrowi i szczęśliwi. To jest głównie sport dzieci i młodzieży i podstawa, ktoś kto trenuje judo może po kilku latach jest bardzo sprawny i może trenować każdy inny sport i to przygotowuje do różnych dyscyplin sportowych. Oczywiście startują również zawodnicy z gminy Łagiewniki. Bardzo się cieszę, że mamy tutaj przedstawicieli naszej gminy na tych zawodach. Jakie nagrody za te zawody? No tradycyjnie medale Mistrzostw Dolnego Śląska z herbem judo, z herbem również ze znaczkiem gminy Łagiewniki. Także oczywiście również dyplomy, jak na zawodach mistrzowskich, a oprócz tego medaliści mają jeszcze taki bon na kupno w judogi, gdzie jest duża zniżka w firmie Adidas. Jak widzimy, młodego na rynku nie brakuje. Nie brakuje. Mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk dla tych czasów, kiedy głównym zajęciem dzieci jest telefon i myślę, że to jest pewnego rodzaju odskocznia. Życzę wszystkiego dobrego zawodnikom. Życzę zwycięstwa. Udział w każdych zawodach to już jest zwycięstwem. Tak jeszcze raz powtórzę. Wierzę, że to będzie świetne, udane zawody dla nas wszystkich. Dla zawodników, trenerów i rodziców. No, życzę wszystkim udanych zawodów, żeby nie było kontuzji, natomiast sędziom trafnych wyborów sędziowskich. No i oczywiście samych sukcesów wszystkim zawodnikom i trenerom.